Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Przyszłoroczny budżet będzie bez deficytu. To oznacza, że wszystkie wydatki państwa zostaną pokryte przez jego dochody. 435 miliardów 300 milionów złotych to przyszłoroczny budżet zaplanowany przez rząd Mateusza Morawieckiego. Wydatki państwa mają zostać w całości pokryte przez jego dochody. Ja jestem przekonany, że to jest najlepszy budżet w ciągu ostatnich 30 lat. Można powiedzieć, że dajemy na 30 urodziny Rzeczypospolitej, wolnej Rzeczypospolitej, taki prezent pod choinkę. Budżet bez deficytu to duży sukces, mówi ekonomista dr Krystian Mieszkała. Zaplanowane wydatki pokrywają się z dochodami, mimo tego, iż rząd prowadzi bardzo skutecznie programy socjalne. Tu należy pamiętać choćby o 13 emeryturze, czy też o 500+. Rząd potwierdził dziś, że w 2020 roku wypłacone zostaną 13 emerytury. Będzie także waloryzacja kwotowa świadczeń emerytalnych i rentowych. Wzrosną one o co najmniej 70 zł brutto. Na ponad 9 milionów osób, które pobierają emerytury, renty w KRUS-ie, w ZUS-ie, beneficjentem tej zmiany, którą również uzgodniliśmy z panem prezydentem, będzie ponad 6 milionów osób. Będą też środki na finansowanie projektów rozwojowych, nowe inwestycje infrastrukturalne, a także obronność. Zarówno cała sfera społeczna jest zabezpieczona w tym budżecie. Sfera bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego również, ale także ta, na której tak bardzo mi również zależy, czyli sfera aspiracji Polaków, rozwoju, szybszego rozwoju gospodarczego. Zrównoważony budżet ma być także buforem bezpieczeństwa w obliczu zawirowań na świecie związanych m.in. z Brexitem, spowolnieniem gospodarczym czy sporami handlowymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W obliczu, można powiedzieć, pewnych problemów czy redukcji rozwoju gospodarczego w Niemczech, ale też w innych krajach na zachodzie, no, nasza gospodarka rozwija się tak samo o wiele szybciej niż to było w okresie poprzednim. I to świadczy o tym, że ten model jest dobry, ale należy go jeszcze ulepszać. Wskazuje ekonomista profesor Zbigniew Krysiak. Po rezygnacji przez rząd ze zniesienia limitu składek na ZUS pojawiły się wątpliwości, czy uda się zrównoważyć przyszłoroczny budżet. Ostatecznie więcej pieniędzy zostanie przekierowane na zdrowie Polaków z podwyżki akcyzy na alkohol i papierosy, a także z opodatkowania słodkich napojów i tak zwanych małpek z alkoholem. Z punktu widzenia zdrowia publicznego jest rzeczą ważną rzeczywiście, żebyśmy spożywali mniej cukru, mniej soli, a już w szczególności mniej pili alkoholu. Przyszłoroczny budżet udało się zbilansować przy równoczesnym obniżeniu podatku PIT i jego całkowitym zniesieniu dla ludzi młodych. Dochody te będą pochodziły po pierwsze z wpływów podatkowych, a po drugie z uszczelnienia systemu podatkowego, które dokonuje rząd w sumie ciągłym. Rząd zapowiada dalszą walkę z mafiami VAT-owskimi. Dodatkowe środki do budżetu ma zapewnić też zmniejszenie szarej strefy w obrocie odpadami. Sędzia Paweł Juszczyszyn może wrócić do orzekania. Tak zdecydowała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która zaznaczyła jednocześnie, że uchybił on godności urzędu, przekraczając swoje uprawnienia. Sędzia Juszczyszyn poddawał pod wątpliwość wybór innego sędziego przez nową KRS. Sędzia Paweł Juszczyszyn stał się bohaterem przeciwników reformy wymiaru sprawiedliwości po tym, jak zażądał od Sejmu list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Miał wątpliwości, czy sędzia pierwszej instancji został właściwie powołany. Sędzia Juszczyszyn został za to zawieszony. Dziś jego sprawą zajęła się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Sędzia nie pojawił się na rozprawie. Jego pełnomocnicy przekonywali, że Izba nie ma prawa zajmować się tą sprawą. Nie uznajemy tej Izby Dyscyplinarnej jako sąd. Izba Dyscyplinarna uchyliła jednak decyzję o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna, przyznając równocześnie, że przekroczył on swoje uprawnienia. Sędzia Paweł Juszczyszyn uchybił godności urzędu, przekraczając swoje uprawnienia. W Sądzie Najwyższym odbywała się dziś także inna rozprawa dotycząca nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Izba Kontroli Nadzwyczajnej miała sprawdzić, czy KRS jest niezależna od władzy wykonawczej. Izba ostatecznie nie rozpoznała sprawy. W dniu dzisiejszym rozprawę sąd odroczył. Również w tej sprawie
próbowano podważyć autorytet sędziów, którzy zasiadają w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, a których wybrała nowa KRS. Nie jest sądem bezstronnym, niezależnym w rozumieniu standardów Unii Europejskiej. Chaos w wymiarze sprawiedliwości mają zatrzymać nowe przepisy, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ta ustawa jest takim jasnym sygnałem, któryśmy przygotowali w odpowiedzi na pewny proces chaosu, jaki część walczącego politycznie środowiska sędziów zdecydowała się wprowadzić na polskie sale sądowe. Zmiany popiera prezydent Andrzej Duda, który skrytykował też działania pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Profesor Małgorzata Gersdorf podważa poza granicami Polski reformę sądownictwa. Wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś, kto mieni się pierwszym prezesem Polskiego Sądu Najwyższego, może o polskim państwie poza granicami kraju opowiadać takie rzeczy. Małgorzata Gersdorf odpowiada na krytykę prezydenta i staje w obronie sędziów zaangażowanych w polityczny spór. Jej zdaniem nie walczą oni o swój status. Nie byłoby również dzisiejszej sytuacji, gdyby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wbrew postanowieniom zabezpieczającym wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny nie powołał sędziów do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym. Nowelizacją ustaw sądowych zajmie się Senat. Według zapowiedzi marszałka Tomasza Grodzkiego prace będą przeciągane. Nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej. Jak mówi Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, czas Senatu jest ograniczony. Ma na to 30 dni i po 20 stycznia ustawa tak czy inaczej trafi z powrotem do Sejmu. Tymczasem weryfikację sędziów chciał przeprowadzić już w 2010 roku ówczesny minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, Krzysztof Kwiatkowski. Ja skupiłbym się na postępowaniach dyscyplinarnych, na ocenach okresowych sędziów, na weryfikacji ich pracy. Już wtedy spotkało się to z ostrą reakcją środowiska sędziowskiego, które groziło Platformie Obywatelskiej protestami. O konieczności rozliczenia przeszłości mówiły też autorytety prawnicze związane dziś z opozycją. Rozmawiałem kiedyś z PSN Trzymoszem, który mi powiedział tak. Byłem przeciwny weryfikacji sędziów, bo myślałem, że oni się zweryfikują. Popełniłem błąd. To jest jego ocena. To ludziom związanym z PRL-em zależy na tym, aby było tak jak było, mówi działacz opozycji antykomunistycznej Andrzej Gwiazda. Ci sędziowie w wielu wypadkach zostali wychowani przez tych PRL-owskich sędziów. Większość Polaków opowiada się za reformą wymiaru sprawiedliwości i całkowitym odcięciem się środowiska sędziowskiego od komunistycznej przeszłości. Sąd administracyjny zajmie się sprawą ulicy majora Zygmunta Szendzielarza w Białymstoku. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta, która chce zmienić patrona, jednak w obronie dobrego imienia narodowego bohatera stanął wojewoda podlaski. Historia ulicy majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki w Białymstoku zaczęła się w kwietniu 2018 roku. Wtedy to miejscy radni podjęli decyzję, by był on patronem jednej z ulic. Jednak wówczas większość w Radzie miał Klub Prawa i Sprawiedliwości. W październiku w obliczu nowej sytuacji politycznej nazwę zmieniono na ulicę Podlaską. Tu swój udział mieli radni Koalicji Obywatelskiej. Ich decyzję zablokował jednak wojewoda. Dziś sprawa powróciła do Rady Miasta. Proszę wszystkich radnych, którzy głosowali za zmianą nazwy tej ulicy funkcjonującej w przestrzeni miasta Białystok, również zagłosowali nad tym, by po prostu taką skargę wnieść do sądu administracyjnego. Apelował jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie radni koalicji przegłosowali wniosek o wniesienie skargi do sądu. Nie będziemy rezygnować z każdej formy walki o cześć naszych bohaterów. Oni są dla nas naprawdę ważni. Bez korzeni nie ma przyszłości. Zapewnia radna Agnieszka Małgorzata Rzeszewska z Prawa i Sprawiedliwości. W decyzję radnych trudno uwierzyć. Dziwi się jej także prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku Mieczysław Korzeniewski. Jawi się pytanie. Jeżeli Łupaszka nie jest bohaterem, to kto jest bohaterem? Radni Koalicji Obywatelskiej zarzucili polskiemu bohaterowi prowadzenie działań, których nigdy nie potwierdzili historycy. Dlatego uchwała o zmianie nazwy ulicy z Zygmunta Szendzielarza na Podlaską wydaje się być bezpodstawna. W 2006 roku Sejm przyjął uchwałę oddającą cześć Łupaszce. Został on także upamiętniony w wielu miastach na terenie całego kraju. Kolejne kluczowe inwestycje drogowe oddane do użytku. Mowa o obwodnicy Częstochowy oraz o odcinku trasy S17. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także budowę dwóch kolejnych obwodnic.
Było wiele wątpliwości, szczególnie wśród przedstawicieli niektórych mediów, czy obwodnicę Częstochowy uda się oddać do końca tego roku. Takich wątpliwości nie miał premier Mateusz Morawiecki. Jak wiemy doskonale, cuda się zdarzają, jeżeli są poprzedzone ciężką pracą. I ta ciężka praca, ogromnie ciężka praca została tutaj wykonana. Premier podziękował wszystkim drogowcom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ministrowi infrastruktury i firmom, które brały udział przy realizacji inwestycji. Obwodnice są dla miast odpowiednim mechanizmem do zapewnienia przyciągania inwestorów, ale to przede wszystkim dobra informacja dla mieszkańców, kontynuował premier Morawiecki. Mniej ciężarówek, mniej tirów, czystsze powietrze, zdrowsze życie. A więc dla mieszkańców Częstochowy mamy dzisiaj bardzo dobre wiadomości. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział ponadto powstanie obwodnicy Zawiercia. Jak mówił, to bardzo ważna inwestycja dla Zagłębia. Bardzo się cieszę, że to piękne i ważne miasto będzie miało obwodnicę już za parę lat. Umowa jest podpisana. I w Bolkowie na Dolnym Śląsku również 7 km obwodnicy. Ważna część trasy, która także zwiększy komfort i bezpieczeństwo dla mieszkańców tego pięknego dolnośląskiego miasta. Także dziś oddano do ruchu odcinek trasy S17 od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Kontynuujemy dzieło komunikowania Polski i komunikowania Polaków. I dzisiaj jesteśmy znowu o krok bliżej do tego, żeby skomunikować Polskę Wschodnią z resztą naszego kraju i z Europą, z Unią Europejską. To już piąty odcinek trasy S17, który został oddany do ruchu w roku 2019. Matki, które pozostawią swoje dzieci w oknie życia, będą mogły liczyć na pełną anonimowość, zapewnia prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który zalecił prokuratorom, aby nie poszukiwali kobiet, które zdecydowały się na taki krok. W całej Polsce działa 66 okien życia. To wyjątkowe miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowonarodzone dziecko, mając pewność, że będzie ono bezpieczne i trafi do kochającej rodziny. Te blisko 100 dzieci, które żyje, które są uratowane, które trafiło później do rąk opiekujących się nimi, kochających rodziców, którzy je adaptowali następnie. To jest piękna idea, którą należy szanować, chronić. W ostatnim roku doszło jednak do przypadków wszczynania postępowań dotyczących rzekomego porzucenia dziecka bez opieki w oknie życia. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wydał specjalne zalecenia, aby już nie dochodziło do takich sytuacji. Ja chciałbym, aby prokuratury, aby policja nie wszczynały postępowań o porzucenie dziecka, bowiem zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym, porzucenie dziecka to jest pozostawienie go w stanie bez opieki i niezagwarantowanie temu dziecku elementarnego bezpieczeństwa związanego z miejscem, w którym to dziecko się znajduje. Okno życia zapewnia dziecku pełną ochronę i bezpieczeństwo. Jeśli noworodek nie był ofiarą przemocy lub innego przestępstwa, matka ma mieć pewność, że nikt nie będzie jej szukał, a jej dziecko trafi do kochającej rodziny. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski i Piotr Uściński złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją, tak zwanej przesłanki eugenicznej. Pod skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego wnioskiem podpisało się 119 posłów z trzech klubów poselskich. Łącznie są to przedstawiciele 8 partii politycznych, ale także posłowie nienależący do żadnego ugrupowania. Wnioskodawcy domagają się zbadania konstytucyjności przepisów dopuszczających tak zwaną aborcję ze względu na chorobę dziecka poczętego. Wniosek w żadnym stopniu nie dotyczy innych sytuacji przerywania ciąży ze względu na zagrożenie życia matki, czy ze względu na gwałt, kazirodztwo, nie dotyczy badań prenatalnych, czy środków antykoncepcyjnych. Wniosek oparty jest wyłącznie o argumenty prawne natury konstytucyjnej. Innymi słowy, nie powołujemy się we wniosku na żadne argumenty natury politycznej, obyczajowej, religijnej, światopoglądowej. Koncentrujemy się na argumentach natury prawnej, natury konstytucyjnej. Poprzedni wniosek wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku. Sędziowie nie zajęli się nimi wraz z końcem kadencji parlamentu wygasł. Prace nad wnioskiem w Trybunale toczyły się przez 2 lata w poprzedniej kadencji. To dużo dłużej niż ponad 20 lat temu, kiedy Trybunał
w bardzo podobnej sprawie stwierdzenia nieważności z konstytucją aborcji ze względów społecznych zrealizował ten wniosek, wydał orzeczenie w ciągu około pół roku. Ten czas był bardzo długi w poprzedniej kadencji, ale liczymy, że teraz te prace będą dużo szybciej przebiegały. Tymczasem w Sejmie na rozpatrzenie wciąż czeka obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję, który ma wzmocnić ochronę dzieci poczętych. Jan Śpiewak prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej. Teraz chce szukać sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim. Dziś złożył wniosek o ułaskawienie. Jan Śpiewak publicznie krytykował mecenas Bogumiłę Górnikowską. Chodziło o sprawę reprywatyzacji jednej z kamienic i działalność adwokat z lat 2008-2011, kiedy to była kuratorem właściciela budynku. Właściciela, który jak się okazało nie żył od 1959 roku. Za to mecenas wytoczyła Śpiewakowi prywatny proces o zniesławienie. W grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie uznał go za winnego zarzucanego czynu. Dziś aktywista miejski w Kancelarii Prezydenta złożył wniosek o ułaskawienie. Skorzystam z każdej drogi otwartej dla obywatela, żeby zdjąć ze mnie piętno przestępcy. Mam nadzieję, że prezydent skorzysta ze swoich uprawnień i naprawi niesprawiedliwość wyrządzoną przez sądy. Nim sprawa trafiła do sądu okręgowego, aktem oskarżenia zajmował się sąd rejonowy. W styczniu nakazał działaczowi zapłatę 5000 zł grzywny i 10000 zł nawiązki na rzecz mecenas Górnikowskiej. Już wtedy Andrzej Śpiewak zapowiadał, że złoży odpowiedni dokument do prezydenta o ułaskawienie. Doszło też do spotkania Jana Śpiewaka z Andrzejem Dudą, który obiecał, że sprawa zostanie wnikliwie zbadana, jeśli do jego kancelarii wpłynie odpowiedni wniosek. W Chorwacji odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wygrał je były socjaldemokratyczny premier Zoran Milanović. Druga tura wyborów 5 stycznia. Zwycięstwo kandydata socjaldemokratycznej partii Chorwacji to duże zaskoczenie, tym bardziej, że jeszcze 3 miesiące temu urzędująca prezydent Kolinda Grabar-Kitarović z konserwatywnej chorwackiej wspólnoty demokratycznej prowadziła w sondażach. Zoran Milanović, który wygrał pierwszą turę wyborów, otrzymał 29,5% głosów. W ciągu najbliższych 2 tygodni będę walczył o głos każdego, kto dba o interesy Chorwacji, abyśmy byli dobrą, solidarną społecznością obywateli, wszystkich osób mieszkających w Chorwacji, wszystkich tych, którzy mogą być różnorodni, ale są równi. Chcę kraju równych. Ale nie idziemy w rat. Centroprawicowa partia dostała żółtą kartkę. Kolindę Grabar-Kitarović poparło 27% wyborców. Za to pozywam swe biracze. Wzywam wszystkich wyborców, którzy nie głosowali na mnie w pierwszej turze, do przyłączenia się do mojego ruchu. Głos na mnie to głos na lepszą Chorwację. Chorwację dla każdego. Chorwację, która wierzy w demokrację, która chce tej demokracji więcej, a nie mniej. I na prezydenta, który pracuje, który jest wśród was, który jest z wami i dla was. Prezydent Chorwacji sporo głosów odebrał trzeci z kandydatów, prawicowy piosenkarz Miroslav Škoro. Poparło go 24% wyborców. Taki wynik nie wystarczył jednak do wejścia do drugiej tury wyborów, a ta odbędzie się 5 stycznia. Chorwację czeka niełatwy rok. 1 stycznia kraj ten przejmie pierwszą w swojej historii prezydencję w Unii Europejskiej. Chorwacja będzie przewodzić wspólnocie w okresie przygotowań do Brexitu. Jej przewodnictwo upłynie także pod znakiem zabiegów o poszerzenie Unii o Bałkany Zachodnie. Kraj ma też nadzieję na przystąpienie do strefy Schengen i przyjęcie euro. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Noc w naszym kraju dość ciepła. Od 4 stopni na południu, w Toruniu i na zachodzie kraju, do 6 w Gdańsku, w Warszawie i w Lublinie. W dzień nadal nad obszarem całej Polski zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu we wschodnich regionach. Na zachodzie niewielkie przejaśnienia. Termometry wskażą od 5 stopni w Małopolsce, w Częstochowie i w centrum, do 7 w Gdańsku i na zachodzie kraju. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodnich kierunków. Wzrost ciśnienia na barometrach 1009 hektopaskali. A teraz pogoda na kolejne dni. Zapraszam.
W środę nadal utrzymywać się będzie deszczowa aura, zachmurzenie duże i umiarkowane nad przeważającym obszarem kraju. Przejaśnienia wystąpią jedynie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 3 stopni w Olsztynie i w Białymstoku, 4 stopnie w naszej stolicy i na południu kraju, do 6 na zachodzie. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północy. W czwartek także przewaga chmur nad naszym krajem, opady deszczu na wschodzie oraz na południu, z biegiem dnia przejaśnienia na zachodzie i na Kujawach. Termometry wskażą od 3 stopni w Białymstoku, na Podkarpaciu i w Małopolsce, 4 stopnie w centrum i na Lubelszczyźnie, do 6 w Zielonej Górze. Powieje umiarkowany zachodni wiatr.